dzisiejszym miałem okazję i przyjemność zaprezentowania bydgoszczanom 10 najważniejszych kwestii, które zamierzam realizować wówczas, kiedy zostanę prezydentem, pod wspólnym hasłem Więcej dla Bydgoszczy. A więc w naszym mieście musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób budować przyszły kształt metropolii. A ten kształt metropolii w Bydgoszczy możemy zbudować w oparciu o Bydgoszcz, bo to Bydgoszcz będzie decydowało o tym, w którym kierunku pójdzie rozwój naszego województwa. Bez naszego miasta nikt metropolii nie zbuduje, ale aby zbudować metropolię, aby móc startować do kolejnych środków europejskich, potrzeba takiego budowania jedności i sympatii z gminami, aby one chciały razem z nami w tym uczestniczyć, aby chciały realizować różnego typu programy. W kwestii dotyczącej transportu, w kwestii najważniejszej, bo ona będzie decydowała, w jaki sposób inwestycje przyciągane będą do Bydgoszczy, to my jesteśmy jako miasto pozbawieni trasy S5, bo ona zostanie wybudowana jako obwodnica. Dobrze będzie jak w 2015-16 roku i musimy zabiegać, aby to była inwestycja, która zostanie zrealizowana jak najszybciej. Musimy podejmować działania, aby do zarówno trasy S5, jak i do autostrady A1 zostały doprowadzone dobre, szerokie drogi, a więc rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, a więc rozbudowa ulicy Nakielskiej, na ulicy Nakielskiej przedłużenie linii tramwajowej, a więc kwestia dotycząca połączenia do autostrady A1. Kwestia dotycząca portu lotniczego. No nie może być tak, że z 15 połączeń za chwilę na okres zimowy będzie tych połączeń 6. Że z 270 tysięcy pasażerów, które obsługiwało lotnisko, tych pasażerów w bieżącym roku będzie 230 tysięcy. Potrzeba zaangażowania zarówno pieniędzy budżetu miasta, jak i pieniędzy województwa, aby lotnisko było autentycznym oknem na świat. Oknem na świat, bo to jest możliwość dla bydgoszczan, możliwość rozwoju naukowego, możliwość rozwoju kulturalnego. W kwestii dotyczącej rozwoju gospodarczego. Potrzeba nam takiej rozmowy z przedsiębiorcami, w jaki sposób kształtować warunki w naszym mieście, w jaki sposób budować instrumenty związane z funduszami, w jaki sposób budować to, co może przynosić określone zyski w postaci stref ekonomicznych. W związku z tym przewiduję powołanie forum gospodarczego, na którym razem będziemy dyskutować, razem będziemy to ustalać. Jedną z najważniejszych kwestii dzisiaj dla Bydgoszczy jest kwestia dotycząca zadłużenia. Na koniec roku 2010 to zadłużenie będzie wynosiło 57%. 57% i możliwości w związku z tym wykorzystania środków europejskich będą ograniczone ogromnie wiele. Ale coś się za tym wiąże i istnieje również realne zagrożenie, że nowo wybrany prezydent zbyt długo sobie nie porządzi, bo jeżeli zadłużenie naszego miasta dojdzie do granicy ustawowej 60%, to będzie powód do tego, aby wprowadzić tutaj komisarzy. I w związku z tym potrzeba w kampanii rozmowy na temat tego, w jaki sposób nie doprowadzać do zadłużenia miasta. Wszystko to, po pierwsze, nie może dotykać mieszkańców miasta Bydgoszczy, a musi dotykać kwestii dotyczących realizowanych w mieście inwestycji. Nie może być tak, że inwestycja dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w Fordonie, która miała kosztować 100 milionów, kosztuje 220 milionów i nie może być tak, że za chwilę w roku 2011 w Bydgoszczy będą funkcjonowały dwie oczyszczalnie ścieków na miarę aglomeracji 700-tysięcznej. Bo za to wszystko, szanowne panie, szanowni panowie, zapłacimy po prostu w naszych podatkach. No i wymaga takiej rozmowy, takiego wyjaśnienia kwestia z jednej strony kary, która dotyka spółki wodnej Kapuściska 190 milionów i swoistego rodzaju wyścigu, który być nie powinien, bo nad tym powinien czuwać prezydent pod nazwą gdzie ścieki, czy do Fordonu, czy do spółki wodnej Kapuściska. Dzisiaj jest sytuacja tego typu, którą po prostu przedstawiłem. Ktoś za to odpowiada i ten ktoś powinien albo powiedzieć mieszkańcom Bydgoszczy, dlaczego tak po prostu jest,
albo powinien w bliższym okresie czasowym po prostu nie mieć możliwości realizacji tego typu zadań. Kolejną kwestią, którą chciałbym zapowiedzieć wobec tego, że w spółkach, które dotyczyły spraw najbardziej dotykających mieszkańców Bydgoszczy, to jest spółce Wodociągi i Kanalizacja, kilkakrotnie została zmieniana Rada Nadzorcza. I ci, którzy mówili, że za chwilę miasto Bydgoszcz może płacić za wodę 66% więcej i prezydent, żeby coś w tej sprawie uczynił, najzwyczajniej w świecie byli usuwani z tych stanowisk. Na te stanowiska mianuje prezydent Bydgoszczy. I ja na funkcję w radach nadzorczych spółek przewiduję otwarte konkursy. Żeby nie było tak, że na przykład komunalnym przedsiębiorstwem energetyki cieplnej kieruje co prawda doktor, ale z uczelni ojca Tadeusza Rydzyka i bynajmniej nie zajmująca się na tej uczelni kwestią dotyczącą gospodarki. Jesteśmy, ja osobiście jestem za tym, aby był to program otwarty dla Bydgoszczy, aby dyskutować z mieszkańcami Bydgoszczy o tym, w jakiej kwestii, w jakiej sprawie widzą oni rozwój Bydgoszczy. Sfera dotycząca, najważniejsza, wypoczynku po pracy. To jest kwestia dotycząca budowania w Bydgoszczy takich obiektów sportowych, które służyły będą z jednej strony sportowcom, które służyły będą mieszkańcom Bydgoszczy. No nie do przyjęcia jest dzisiejszy stan stadionu Polonii, nie do przyjęcia jest, że miasto prawie 400-tysięczne nie posiada krytego lodowiska. I te wszystkie sprawy muszą być ujęte w programie przyszłym i są ujęte moim, gdybym został wybrany prezydentem Bydgoszczy.